Cześć! Nazywam się Anna Zdzieszyńska i zapraszam Cię do wysłuchania podcastu Końska Dawka Rozwoju. Podcast ten jest o rozwoju i dla osób, które chcą się rozwijać. A konie są bohaterami historii i tłem do pytań, które mogą Ciebie zainspirować do pracy nad sobą. Cześć. Za oknem puszy śnieg, wszędzie biało, drzewa otulone białymi czapami. Przepięknie, moje zwierzaki lubią śnieg. Mój siwy koń od razu stał się biały, bo jak wychodzi na śnieg, to w nim się wytarza i ten śnieg już jak taka myjnia półautomatyczna na niego działa. Tak, mi w uszach już dźwięczą kolędy, szykuję się na święta i pomyślałam sobie o różnych tradycjach świątecznych i które z tych tradycji związane są z końmi. Oczywiście pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, to że przecież konie w Wigilię będą mówić ludzkim głosem, ale też jest historia, która powstała na Śląsku, takie opowiadanie, które przestrzega, oj, lepiej żebyś nie słyszał tego, co będą mówić. Historia mówi o okrutnym parobku, który źle obchodził się z końmi, który jak mu się nie chciało, to nie dawał im jeść. Jak potrzeba było, żeby były szybsze, to okładał je batem czy jakąś tam pałką. No i konie bardzo nie lubiły tego parobka. No ale parobek wiedział oczywiście, że konie mówią ludzkim głosem w Wigilię. W związku z tym któryś w Wigilii zakradł się do stajni, położył się pod żłobem gniadego konia i mówi: wyczekam i posłucham, co one mówią. No i jak przyszła godzina 12, to siwy koń powiedział do gniadego: ej gniady, jak myślisz, co będziemy jutro robili? A gniady mu odpowiedział: a jutro to będziemy jechali po deski na trumnę. Parobek bardzo zdziwił się tym słowom, a za chwilę gniady koń spiął się, strzelił go kopytami i parobek zmarł. No i faktycznie, konie mimo święta pojechały do tartaku po deski na trumnę dla parobka. Oczywiście są też inne tradycje, na przykład w krajach skandynawskich mówi się o tym, że trzeba zostawiać marchew na zewnątrz dla renifera, żeby renifer świętego Mikołaja miał siłę ciągnąć sanie. Natomiast chyba najbardziej też znaną tradycją, którą wiele osób stosuje, jest siano pod białym obrusem, które kładziemy na wigilijnym stole. Tradycja ta jest już długa i dość znana. Ma symbolizować ubóstwo, którym na świat przyszedł Pan Jezus. A z kolei zapewnienie tego siana ma dawać dobrobyt gospodarzowi domu, który to siano pod obrusem położy. Ale jest też zwyczaj związany z tym sianem ze stołu wigilijnego. Otóż gospodarz bierze siano i prosi, żeby domownicy wyciągnęli jedno źdźbło. Jeśli źdźbło jest zielone, to znaczy, że będzie to dobry rok. Jeśli wyciągnie się siano z kłosem, to że będzie rok obfity i pełen zdrowia. A jeśli wyciągnie się siano suche, no to będzie to zły rok. Inny zwyczaj mówi o tym, że jak wyciągniesz długie, proste źdźbło, no to dobrobyt. A jak połamane, krótkie, no to niestety. I chcę Tobie powiedzieć o jeszcze jednym zwyczaju już związanym z kolędowaniem. Był taki zwyczaj chodzenia na kolędę z żywym koniem. Ten zwyczaj praktykowali laskowiacy, pewna grupa etniczna mieszkających ludzi w Puszczy Sandomierskiej, czyli w równina Tarnobrzeska i Płaskowyż Kolbuszewski. No to bliskie mi, ponieważ 13 lat mieszkałam w Nowej Dębie, niedaleko Tarnobrzega. Tym bardziej ten zwyczaj mnie interesuje. I zwyczaj polegał na tym, że gospodarz, który miał konia, chodził po kolędzie właśnie z żywym koniem i mówił, wchodząc do izby, mówił taki tekst:
Chodził koniś po kolędzie, robił na chleb, robił będzie. Po czym obchodził dookoła izbę, razem z tym koniem oczywiście obchodzili, tak, tę izbę dookoła, i gospodarz z koniem, tak, czyli ten gość tak naprawdę z koniem, dostawał od gospodarza tej izby, tak, wódkę, a koń był częstowany owsem. Myślę, że to piękny zwyczaj. Myślę, że cieszą się ci, którzy słyszą, że wódka i owiec dla konia, ale bardziej zwracam uwagę tutaj na tę tradycję chodzenia z żywym stworzeniem do kogoś, żeby ktoś miał dobrobyt, żeby wiedział, że może liczyć na czyjąś przyjaźń, życzliwość. No bo to ta tradycja miała przede wszystkim na celu. Życząc Tobie pięknych, dobrych, rodzinnych świąt, pachnących choinką, piernikami, pomarańczami, ale przede wszystkim pokojem i spokojem, zapraszam Cię do chwili refleksji. Na ile ważna jest dla Ciebie tradycja? Co czerpiesz z tradycji? Ale też, jak rozumiesz słowa Goethego, który powiedział, że rodzice powinni dać dzieciom dwie rzeczy: korzenie i skrzydła. A Ty jakie prezenty dasz swoim bliskim? Dzięki za dziś. Pięknego świętowania. Cześć.